mistrz Europy, zdobywca Pucharu Europy, wielokrotny mistrz Polski, dwukrotny indywidualny mistrz świata z Wilna i Kurtyby. W dzisiejszym programie rozmawiamy z Danielem Iwankiem, który w dniu 24 lutego przeprowadził 45-minutowy trening w zespole szkół nr 2 w Lubartowie. Jeden z wieszczy powiedział, taka będzie Rzeczpospolita, jak i młodzieży chowanie i wydaje mi się, że zawsze trzeba w tą młodzież inwestować i próbować ich czegoś nauczyć. Ja prowadzę zajęcia i w przedszkolach, i w szkołach międzynarodowych, i prowadzę grupy rodzinne i dla dorosłych, i ze studentami. Także ja swojego rodzaju myślę, że mam jakąś taką misję do spełnienia, żeby nauczać młodych Polaków i nie tylko pozytywnego myślenia po to, żeby byli patriotami, żeby walczyli każdego dnia o swój kraj. I myślę, że jeśli chodzi o młodzież, to właśnie w nich jest bardzo duża nadzieja, żeby zostali w przyszłości bardzo dobrymi ludźmi, no i żeby reprezentowali ten kraj, a nie ciągle wyjeżdżali gdzieś na zachód za zarobkiem. A jak wyglądają treningi z najmłodszą grupą? Przedszkolakami czy uczniami szkoły podstawowej, bo jednak takie dzieci chyba są trochę mniej zdyscyplinowane niż osoby dorosłe, prawda? To wszystko zależy tak naprawdę od dyscypliny, tak jak pani powiedziała. Są dzieci, które są nieśmiałe i trzeba je troszeczkę ośmielić, ale są też osoby, które mają zbyt dużo energii u dzieci i trzeba po prostu troszeczkę je stonować. Dlatego karate uczy rozwoju, samodyscypliny, kontroli, stabilnych emocji. Jeżeli ktoś ma dużo energii w sobie, no to też poprzez takie zajęcia musi tę energię jak gdyby z siebie wydobyć w sposób kontrolowany. I jeżeli chodzi o pracę z najmłodszymi, to powiem szczerze, bardzo lubię zajęcia, najlepiej mi się z nimi prowadzi. Dzieci są przede wszystkim szczere, jak jestem czasami do przedszkola przychodzę, to jak mnie widzą z daleka, to się cieszą, mówi pan karata. I mi to już wystarczy, ten uśmiech, przychodzą, przytulają się, także sama szczerość i jak to mówią, serce na dłoni wystarczy w zupełności na to, żeby być zadowolonym z tego tytułu zajęć. Natomiast z młodzieżą, no, czy gimnazjalną, czy podstawową, no to też jest czasami różnie, prawda? Przychodzą różne etapy rozwoju i czasami powiem, że ciężko się współpracuje, ale najważniejsze, żeby ciągle próbować nauczać, no wiadomo, bez tego byłoby im ciężko. Także ktoś musi to robić. Kiedy rozpoczęła się pana przygoda z karate i dlaczego akurat ta dyscyplina? No to był czysty przypadek, ponieważ ja wychodzę z małego miasteczka, wywodzę się w Biłgoraja i po prostu tam trenowałem piłkę nożną, ręczną, koszykówkę, siatkówkę i spotkałem wspaniałego człowieka, który był mistrzem świata w karate i taka przygoda właśnie z nim jako prawdziwego mistrza, nauczyciela, bo jest zupełnie inny nauczyciel, jeżeli jest w szkole, przychodzimy, prawda, odchodzimy, natomiast taki mistrz to jest taki przyjaciel, to jest taki ojciec i ma większy wpływ na twoje życie. Ja taką osobę poznałem, dzięki niemu podróżowałem po całym świecie, reprezentowałem nasz kraj i te cechy, wartości, które w jakiś sposób ja staram się innym przekazać, myślę, że też nabyłem od niego. Właśnie najważniejsze osiągnięcia, jakie ma pan na swoim koncie? No tego jest dużo, bo przez 20 lat troszkę się tego nazbierało. Byłem wielokrotnym mistrzem Polski, Europy, ale w 2008 roku udało mi się zdobyć tytuł mistrza świata po 16 latach ciężkiej pracy. To stało się wydarzeniem roku w całym województwie lubelskim. Ponad 60 tysięcy głosów, drugie miejsce lotnisko w Puławach, trzecie miejsce, most w Puławach i lotnisko w Świdniku. Także tutaj ludzie zagłosowali na człowieka, nie takiego, który coś tam agresją swoją próbuje pokazać, tylko na człowieka, na osobę, która chce coś zrobić dla tego społeczeństwa. Wydaje mi się, że robi w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, pokazach, lekcjach takich jak ta. Powiem szczerze, ja sam czuję się takim ambasadorem Lubelszczyzny, nie tylko samego Lublina, tylko całej Lubelszczyzny i kto wie, może w przyszłości będę tą Lubelszczyznę, może w samych urzędach też reprezentował. A jakim trzeba być człowiekiem, żeby osiągnąć taki poziom jak pan w tym sporcie? Bo chyba jakieś konieczne to są cechy charakteru, prawda, jednak? No myślę, że taka dyscyplina, samodyscyplina, bo tutaj naprawdę trzeba ciężko pracować, trzeba każdego dnia wstać i się zastanowić, co ze swoim życiem zrobić, żeby było lepsze. I to jest takie samozaparcie. Na pewno jakieś cele trzeba sobie stawiać i po prostu je konkretnie realizować. To jest taka rzecz. No, nie każdy ma taką cechę, ale no myślę, że można to wypracować. Sport na pewno w każdym z innych dyscyplin jest w sposób podobny, ale nie tylko, w każdym innych dziedzin życia, jeżeli coś chce się w życiu osiągnąć, to trzeba ciężko pracować, ale nie tylko, potrzebna jest też pokora do nauki. Tak jak powiedziałem wcześniej, potrzebny jest nauczyciel, bo bez dobrego nauczyciela, osoby, która wskaże tą drogę rozwoju, to też jest ciężko. Także tutaj kilka takich rzeczy
na raz muszą się zgrać. No i też potrzebna jest cierpliwość, bo też nie zawsze można te efekty od razu uzyskać. Dlatego też trzeba cierpliwie czekać, dążyć do tego, żeby w końcu te cele osiągać. Więc czy każdy z nas może zostać mistrzem karate? Może nie każdy zostać mistrzem karate, natomiast każdy może zostać mistrzem swojego życia. I tak nasi nauczyciele nas uczą, żeby nie zostawać mistrzem świata tylko na zawodach, tylko żeby stać się mistrzami życia codziennego. Życie codzienne to jest nic innego jak ciągły rozwój i każda osoba, która przychodzi do nas na karate, to nie tylko na sali jest karateką, tak, czy tylko na zawodach, tylko poza salą również. A karateka to nie jest osoba, która coś tam rozwala, jest agresywna, tylko karateka to jest pozytywny człowiek, bardzo fajny, który tworzy coś wspaniałego, a nie niszczy, tylko wręcz przeciwnie, buduje. No właśnie tak w kilku słowach, dlaczego warto chodzić na zajęcia karate? Przede wszystkim dla zdrowia, bo wszyscy sobie mówią, że najważniejsze w życiu jest zdrowie, oczywiście rodzina, tak, ale co nam z naszej rodziny, jeżeli jesteśmy chorzy, prawda? Tak naprawdę jesteśmy utrapieniem dla naszej rodziny, dlatego najważniejsze jest zdrowie i niech każdy sam się uderzy w pierś, co robi dla swojego zdrowia. Jeżeli ktoś ćwiczy, coś robi, jakiś ruch, no to mi się wydaje, że te osoby, które coś robią ze sobą, doskonale wiedzą, co ten ruch im daje. Natomiast te osoby, które mówią, że a, może za tydzień, może za dwa, ja się na coś zapiszę, tak, czy pójdę, ciągle gdzieś to zostaje w sferze takich, może coś zrobię, ale nie robią z tego, to wcześniej czy później będą mieli kłopoty ze zdrowiem. Na szczęście są ludzie, którzy się reflektują i po prostu przychodzą na zajęcia karate. Ja też prowadzę zajęcia z rodzinami. Proszę sobie wyobrazić, że na grupie rodziny, gdzie mam ponad 40 osób, przychodzą rodzice razem z dziećmi, zwłaszcza w takim trudnym okresie, gdzie te dzieci dojrzewają. Też potrzebny jest ten wspólny kontakt, żeby coś z tymi dziećmi zrobić, a nie tylko dać na jakieś zajęcia, tak, i niech to sobie coś tam robi, niech sobie jakieś zajęcia dziecko przeprowadzi, a ja pójdę w międzyczasie załatwić sobie inną sprawę. Nie. Potrzebny jest kontakt z drugą osobą, zwłaszcza z rodziną, i najlepiej jest to, żeby coś robić razem. Może to być turystyka, mogą być to rowery, basen, może być to też karate, czyli każdy inny sport, ale żeby to robić razem, a nie oddzielnie. Ja akurat miałem takie szczęście, że spotkałem takich ludzi, którzy właśnie chcą w ten sposób postrzegać karate i w ten sposób chcą się rozwijać. A jeśli chodzi o agresję, czy ten sport pomaga w tłumieniu agresji? Tak, jak najbardziej. Wszystkie osoby, które przychodzą do nas, które chcą nauczyć się bić na pierwszym treningu, uczą się postawy, koncentracji, gdzieś to wszystko jest tłumione. Jeżeli mają dużą energię, to tą energię wyżywają się na przykład na tarczach, nie mają kontaktu z przeciwnikiem, z partnerem. Dopiero na jakimś etapie już takiego zrozumienia tak naprawdę, co to jest karate, dopiero jest wtedy kontakt z partnerem, ale jest to przede wszystkim szacunek do tej drugiej osoby, a nie po to, żeby mu zrobić krzywdę. Dlatego jest pełna kontrola, pełna świadomość tego, co się robi, swoich emocji, a taka osoba, która przychodzi się bić, to takie osoby tak naprawdę do nas nie przychodzą. Także świadomie, jeżeli przyjdzie, to po pierwszym treningu już jest zniechęcona, bo nie znalazła tutaj tego, co chce. Dlatego większość ludzi idzie na zupełnie inne sporty walki. A tak jak tutaj mój przyjaciel Kamil powiedział, jest to coś więcej niż tylko sport, bo w sporcie liczy się wynik, prawda? Nie wszyscy są talentami, a ja muszę sam powiedzieć, że przychodzą do mnie osoby, które ja uczę biegać i chodzić, bo mają z tym problem i z koordynacją i z pewnością siebie. Także na swój sposób ta mała osoba, czy nawet ta duża, czy nawet ta troszeczkę grubsza, czy cięższa, jest mistrzem, ponieważ trening powoduje jego rozwój. I każdy następny trening to jest lepszy od poprzedniego. Także może być mistrzem swojego życia, tak? W jakiś sposób, bo nad nim panuje, robi coś ze sobą. Jakie ma pan plany w przyszłości? No na ten czas moja żona jest w 9 miesiącu ciąży, także czekam cierpliwie na mojego potomka. Teraz troszeczkę odpuściłem ze startami, bo jak gdyby to jest dla mnie w tym momencie ważniejsze. Ja już w sumie nie muszę nikomu nic udowadniać, bo jak istnieje około 40 lat karate, to nikomu się nie udało indywidualnie z mężczyzn zdobyć tytułu mistrza świata, a ja to zrobiłem dwukrotnie. Także tutaj nie muszę nikomu nic udowadniać, ale też zdaję sobie sprawę, że to były też coś za coś, prawda? Były to też różnego rodzaju wyrzeczenia, to było moim priorytetem, a teraz moim priorytetem jest rodzina, moja żona, przyszłe dziecko, potomstwo i że tak powiem, całą swoją energię i kierunek właśnie jest dla rodziny. Ale ze sportu pan nie zrezygnuje. Nie, to myślę, że to jest taki etap przejściowy, jak to sobie wszystko poukładam, to normalnie wracam. Także ja ćwiczę, trenuję, prawda, mam cały czas kontakt z ludźmi, natomiast no już te wyjazdy takie, gdzie miałem wcześniej zgrupowania, gdzie miesiącami nie było w domu, czy po świecie się podróżowało, no to jednak była to rozłąka. Natomiast teraz trzeba troszeczkę przypilnować domu.